Już po raz drugi w Przysietnicy odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa w Lotach Gołębi Pocztowych. Organizatorami wydarzenia był wspólny gołębnik Bieszczady, którego właścicielami są Anna i Józef Waniowie. Zawody gołębi pocztowych to efekt długich przygotowań. Przygotowanie gołębi to akurat trwa od 15 kwietnia, bo zaczęli hodowcy, pasjonaci gołębi, hodowcy przesyłać mi tutaj gołębie. Od 15 kwietnia do ostatniego maja przyjmowałem gołębie. No ja ich tutaj trenowałem, szkoliłem, no po prostu pod względem wywożenia na takie od 3 km, potem 10, 15, 30, 60, no i później już te prawdziwe loty konkursowe. Jak to ująć? No, walka o punkty, nie? No i dlatego teraz jest lot już piąty, finałowy, już tak daleki, który, no nie wiemy, nikt nie jest w stanie teraz powiedzieć, który gołąb pierwszy przyleci. Nie ma takiej możliwości. A kiedy wiadomo, że gołąb jest gotowy, żeby lecieć i wrócić tutaj? No do tego to już jako hodowcy my już wiemy. Ja ich praktycznie do tego lotu przygotowywałem 1,5 tygodnia. Odpowiednie karmę, zabezpieczenie przed chorobami. Także to trwa długo, no ale... Będzie dobry efekt, myślę. Przylot gołębi przyciągnął wielu obserwatorów. Wśród nich znalazł się m.in. burmistrz Brzozowa Józef Rzepka. W zawodach uczestniczyli również hodowcy gołębi z Holandii, Niemiec, Szwecji i Polski. Co przyciąga pana i pańskie gołębie tutaj do wspólnego gołębnika Bieszczady? No akurat ten, co prowadzi ten gołębnik. Pan Józef Wania, mistrz olimpijski i przecież no, super hodowca i dlatego wiemy, że te gołębie tu są pod super dobrą opieką. Chociaż w tym roku jest tak ciężko, bo te pogody, gorąco i to, a jednak dawają sobie tutaj radę. Nie? Sądzę, że większość gołębi w tamtym roku, które były na wspólnym gołębniku Bieszczady, pokazało swoją klasę. W tym roku myślimy, że będzie podobnie, jakoś się obroni, wszyscy mają równe szanse. Niektórzy z hodowców zajmują się gołębiami już od kilkudziesięciu lat, a swoje najlepsze okazy przekazują na wychowanie do przysietnickiego gołębnika. Gołębiami zajmuję się około 20 lat. Dla mnie bardziej pasjonuje praca hodowlana i te gołębie, które nawet są, bo ja 14 lat mistrzowałem i wygrywałem, w tym roku przestałem lotować aktywnie w oddziale, ale od 14 lat wygrywałem, 20 lat i mi pasjonuje wychowanie bardzo dobrych gołębi. Staram się je dawać tam, gdzie to dobrze się opiekują. Myślę, że wspólny gołębnik WG Bieszczady u Józefa jest jednym z najlepszych w Polsce. Brałem udział w pierwszej edycji, było bardzo fajnie, spodobało mi się tutaj w ogółem. No i w drugiej edycji tak samo, myślę, że gospodarz tutaj fajnie wszystko organizuje, zajmuje się tym, jak widać na filmikach, ma kamery na żywo, można wszystko zobaczyć. Gołębie naprawdę są w dobrej formie, nawet przychodzą z lotu, widać to, że jest gołąb, nie trzeba go tak dobrze odbudowywać od razu, bo widać, że są mocne. W tegorocznej edycji mistrzostw zadaniem gołębi pocztowych było pokonanie 520-kilometrowej trasy z Zielonej Góry do Przysietnicy. Podobnie jak w zeszłym roku, o wygranej nie zdecydował przylot, tylko kolejność wejścia do gołębnika, co rejestrowały kamery i czujniki mikrochipów. Dzisiejszy lot finałowy z Zielonej Góry to jest 520 km. Gołąbki zostały wypuszczone o godzinie 7:30. Odleciały bardzo ładnie. Pierwszy gołąbek na wspólnym gołębniku przyleciał o godzinie 13:57. Do godziny 17:00 mamy 66 gołębi odbitych. Uważamy, że ten lot był dobry. A na pozostałe gołąbki czekamy do wieczora i jak nie przyjdą, to po prostu jutro będziemy jeszcze utrzymywać zegar, żeby sobie uczestnicy sprawdzali, czy te gołąbki wróciły, czy nie wróciły. Najszybciej zielonogórską trasę pokonał gołąb pocztowy Mariusza Babińskiego. W kategorii gołębiej drużyny zwyciężyły pocztowce Władysława Antoniaka, zaś asem 5 ostatnich lotów został gołąb pocztowy Longina Bokwy. Właściciele zwycięskich ptaków otrzymali dyplomy, puchary i nagrody pieniężne. Kolejna edycja już za rok.